Zacznijmy od formalności. Tu jest pełnomocnictwo. Dla mnie. Proszę podpisać. Z przyjemnością podpiszę dokument stwierdzający, że od dzisiaj jest pani moja. Jestem pana pełnomocnikiem prawnym. Oczywiście, tylko to miałem na myśli. Najważniejsze, że doszliśmy do porozumienia. Ja bardzo dziękuję za piękne kwiaty, ale nie powinien pan ich przesyłać. Pomyślałem, że do pani najbardziej by pasowały białe róże. Trafiłem, prawda? Bardzo dziękuję za pełnomocnictwo. Teraz skupmy się na sprawach pańskiego funduszu. Czyli jednak nie białe róże. No cóż, będę próbował dalej. Znała pani napastników? Nie. Dlaczego pani uciekała? Pomogłam. Czy dbanie o własne życie jest teraz karalne? Ma już pani wyrok w zawieszeniu za współudział w napadach na sklepy i stacje benzynowe. No i co z tego? Jak raz nie zamkniesz lodówki i wszystko spłynie, to potem zawsze sprawdzasz. Człowiek unika tych samych błędów. To skąd się biorą recydywiści? Nie wiem, może nie mają lodówek. Zginął człowiek. Nie chciała pani zgłosić się, jakoś pomóc? Próbowałam, ale niech pan się sam dodzwoni na 997. Jutro kontrola i mówisz temu swojemu doktorowi, że chcesz nowe piersi. Albo nie, lepiej, ja mu powiem. I najlepiej niech będą takie wielkie. A potem pójdziesz do tej swojej pracy ostatni raz, tak? Dorota, rozumiesz przecież. To rozsądne, nie?